Święta to szczególnie niebezpieczny okres na naszych drogach, dlatego policja już od 18 kwietnia postanowiła rozpocząć akcję skierowaną do kierowców. Bezpieczny weekend, Wielkanoc. Policjanci największy nacisk położą na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policja apeluje o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracać będą oczywiście na prędkość. W tym zakresie nadal dochodzi do największej liczby wykroczeń. Niestety również prędkość jest powodem wielu wypadków. Przedświąteczne roztargnienie sprzyja bowiem pośpiechowi i mniejszej uwadze za kierownicą. Policja jak zwykle sprawdzać będzie, czy dzieci przewożone są w sposób właściwy. W związku z akcją na drogach przybędzie patroli, co oznacza, że musimy liczyć się z możliwością kontroli drogowej. Planując dłuższą podróż, kierowcy powinni zwrócić uwagę na stan pojazdu. Warto upewnić się, czy auto ma ważne badania techniczne oraz czy wszystko działa tak, jak należy. Kierowcy powinni sprawdzić oświetlenie pojazdu w hamulce i czy nie ma wycieków innych płynów eksploatacyjnych. Policja apeluje, aby nie zapominać w czasie jazdy o zasadzie ograniczonego zaufania. W okresie świąt na naszych drogach mogą pojawić się kierujący z niewielkim doświadczeniem bądź też niewielką wyobraźnią. Niestety, jak zwykle w okresie świąt, prawdziwą zmorą polskich dróg są pijani kierowcy. Policja na stan trzeźwości będzie zwracać szczególną uwagę, dlatego wsiadając za kierownicę warto upewnić się, że alkohol wyparował już z organizmu. Możliwość przebadania się pod kątem trzeźwości istnieje na każdym komisariacie. Policjanci nie mogą odmówić takiego badania. Pamiętajmy jednak, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości na badanie wybieramy się pieszo bądź z trzeźwym kierowcą, nigdy nie prowadząc pojazd. W ubiegłym roku podczas świąt Wielkiej Nocy na drogach województwa świętokrzyskiego doszło do 5 wypadków drogowych, w których zginęły 2 osoby, a 3 zostały ranne. Świętokrzyscy policjanci zatrzymali też 42 nietrzeźwych kierowców. Planując wyjazd, należy też zadbać o bezpieczeństwo mieszkania. Święta to dobry czas dla złodziei, dlatego warto poprosić sąsiada czy rodzinę o pomoc. Akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc potrwa do 21 kwietnia.